Siemanko, cześć i czołem, tutaj Kotlin i dzisiaj będziemy kontynuowali naszego Assassin's Creed 2. Jak widzicie, jestem na tym statku, co nie mogliśmy go przejść. Już się przeciwników pozbyłem. Na lajcie już sobie tych zabijemy i skoczymy na przeciwnika number one. Tak, trochę mi zajęło to. Jeszcze nawet... Teraz przed odcinkiem nawet mi nie wychodziło. Ale w końcu dało radę. Tak, w końcu będziemy kontynuowali naszych podżegaczy z Savonarola. You tried to force devotion. Sometimes the people must be told. Dobrze, czas się jest. Już sobie złapałem. I co by powiedzieć? Aha, chciałem jedną rzecz wam powiedzieć. Mam zamiar się przyszykować do Gotika trójki, ale zrobię gdzieś tak jeden odcinek próbny, wrzucę go na YouTube'a i zobaczę jaki będzie, czy będzie hejt, czy będzie like, no to zależy od tego, czy no widzowie będą chcieli oglądać go, ale ostatnio też się zastanawiam, bo wczoraj, o ile dobrze pamiętam, zainstalowałem sobie GTA trójkę. A z postalem to ja jeszcze nie wiem. Musiałem go usunąć, bo mi zapis gry nie działał. Ale pożyczę sobie od kolegi z klasy, Kowalika. Pozdro dla niego. No i dobra, a my tutaj uciekliśmy. Jakim cudem oni mnie jeszcze szukają? Nie, wykrywaj mnie. No i wykryli mnie, oj, wykryli mnie. Dobra, to my sobie zdejmiemy. O nie, jeszcze te... Nie mam petardy, kurde. Dobra, tam... Albo wiecie co, nie będę się tu opierdzielał. Tylko zacznę uciekać, tylko jak? Tutaj widzę, że trudno będzie do ucieczki. Ale okej. Przepraszam, trochę mam teraz chrypę, nie wiem dlaczego. O, jest, kampa. Hapa. Czas jest okej. No jakim cudem oni mnie jeszcze szukają? No. Tam jakiś ziomek lata, tu latają. 2,5 godziny. Dobra, jeszcze jeden. Nie, jeszcze dwóch. No nie, no trochę szybciej, bo mi się nie chce czekać, no. Dziękuję. No to ja dyma szybko po ostatniego podżegacza. A, oni wykrywają nas dlatego, że nie mamy naszej pelerynki medycjuszy. To znaczy tej pomarańczowej ziomki. Albo mi się tylko tak zdaje. Tutaj mamy obstawy, to sobie pójdę dachem jednak. Przepraszam, gardło nie boli. No i co o tym by powiedzieć? Powiedziałem o nagrywaniach, o tym powiedziałem. No i właściwie wszystko. Oglądajcie, jak sobie pogrywam w Assassina. Właśnie, niedługo go skończymy. Ciekawe, jaki teraz będzie podżegacz. Przepraszam, trochę jestem nieogarnięty, bo niedawno wstałem, a akurat miałem taką ochotę na nagrywanie dzisiaj, to sobie odpaliłem kompa, odpaliłem Frapsa, odpaliłem Assassina i sobie nagrywamy. Kremówkowe nagrywanie. Kiel. A my mamy chyba tam zejść, gdzie to ciało właśnie zleciało. I my sobie zejdziemy drugą stroną. Nie ma żadnego sianka. Ja chcę psianko. Dobra, damy radę. Zeskoczyliśmy ładnie, elegancko. Trochę FPS-y spadły, ale... O, ta misja jest dosyć prosta. Musimy dogonić tego ziomeczka, złapać go, dźgnąć go i do widzenia. Yes. Well, that is about to change. No! You won't take me! Savonarola will know of your treachery! Guard! Byliśmy po stronie Savonaroli? Ciekawe jakim cudem? Zanim dotrze... Uuu, lala! Czyli mamy się śpieszyć, żeby nie doleciał do tego Savonarolki. Przepraszam, drapę się po nosie. No wspinaj się, bo kamieniami będą rzucać. Wow, jakie lagi!
Kurde, mogłem wskoczyć od razu na ten budynek. Pomyliłem. Muszę rozumieć, że ja mam go złapać, zanim gdzieś dobiegnie, ale to będzie lajcik. Tylko mi FPS-y spadły. Ale fail! Dobra, wiecie co, zrobimy tak, że pobiegniemy trochę tędy. Dobra, on leci tędy, to my tędy. No już my... Nie. Dobra, powinienem go teraz dogonić. On mi chyba wyskoczy naprzeciwko mnie. Nie, kurde, nie. Pomyliłem się. Doskoczę cię, doskocz, tylko proszę, Ezio. Ezio, mam! Kurde, wiecie co, nie wiem czy faila nie popełnię, bo on chyba gdzieś dobiegnie za chwilę do tego Savonaroli. Nie będzie... Ach, nie zdarzy. Nie wyrobił się chłopak. To była kara ginięcia. No, you made the choice. It charmed me with that thing. Only because you allowed it. Lo faccio per il popolo. Reguliesz, kantum pace. Tak, Ezio tutaj sobie rekrutuje. Jak wróć do trybu incognito? Incognito. Co on się tak rozkraczył? No, jeszcze go okraść. No, nie mogę. Tutaj mamy ziomeczka, który będzie się pluł do mnie. Ej, tu jest ten medycjuszy. To dlaczego oni się na mnie rzucają? Nie wiem, jakim cudem. Ale mi się właśnie zdaje, że dlatego, że nie ma peleryny na sobie tych medycjuszy. No ty też. Numero tu is dead. No i teraz muszę się wrócić. A ja ten typek zbyt daleko nie uciekł. On trochę pobiegał po okolicy. Czy jesteśmy czy metry od misji. Dobra, jump! Tak, ja lubię używać... Ja lubię, jak się takie zabójstwo wykonuje. Ono jest fajne. Tak, jestem psychiczny. Właśnie, tego postala mam straszną ochotę nagrać, bo to jest gra taka dla psycholi, stworzona mniej więcej dla mnie. Która polega tylko na rozwalaniu ludzi. No to jest łatwe, no to przepraszam. Oj, tak kolejnych tak muszę dziabać po kolei. Ja tu chcę na spokojnie sobie pójść po dachu, nie można pochodzić. Chyba trochę... Nie! Ale co dziwnie... Chociaż właściwie jedynka będę używał, bo szybciej będzie. O, palą książki. Oj, ja też tak chcę zrobić z moimi książkami szkolnymi. Oj, nie tylko wyziomki. No, Ezio. Się... O, przy okazji go okradłem. Nie wiem jakim cudem. Nie jestem rozpoznawalny. Tutaj te policjanos siedzą. Nie będę kupował. A nie, kup... Nie. Dobra, kup... Nie kupię. No właśnie, cały czas ta informacja jest. Przepraszam, nie chce mi się lecieć do Morte Regioni. Kasa mi jest na razie niepotrzebna. Tyle co ja się wrócę, to tam pomieczek Altaira. Żeby był już taki altairowy zestawik. Tutaj widzę tych policjano dużo. Hop. No, o, dobrze. Myślałem, że Ezio nie wykona tego skoku. Ten skok jest strasznie fajny mi. Ja to lubię tak skakać. Hop. Dobra, lecimy sobie tutaj, przekupimy... Mudzinka. Ale oczywiście kasy mu nie damy. I teraz będzie misja władza dla ludu. To teraz będziemy musieli gonić typka, co bierze jabłko. Znaczy Savonarola zginie ogólnie. Znaczy ludzie, na niego, ludzie się na niego rzucą. A jabłko Edenu zabierze jakiś strażnik. Więc będziemy musieli... Oj, trochę mi FPS-y spadły, nie... Zawsze w tym momencie mi się FPS-y spadają strasznie. Cleansing yourself.
Pokażę on palce, nie ma, niech pokaże łapki. Pokaż łapki. Nie no, raz, dwa. No, bez palca. No kurde, w tym momencie mi FPS-y spadają. Jedz, ja rzucę nożykiem. Zawsze Ezio musi dobry moment wyczaić na rzut tym nożykiem. Tutaj jego ukradną. Stosik nim. Tutaj szybcior nam zabierze to jabłko. Władzę dla ludu. Odzyskaj jabłko. Zatwierdź. Dobra, zatwierdzujemy. Tak, to nazwę zatwierdzujemy i biegniemy. Wow, co to mi tak komp szaleje chwilowo? Jakoś mi taki ostry lag wyskoczył przez sekundę. O nie, szybciory! Uciekamy przed szybciorami. Mam go zabić, czy tylko złapać? Ja sobie tutaj mogę na niego poczekać, na spokojnie, już się ja to go lecikiem! Papa. Kto następny? Papa. Kto następny? Do familiady. Oj ty kurde, to chodź tu. Papa. Oj, lecą jak muchy. Po kolei. Teraz ty. No nie. Au. No i po co oni tak... No i jednemu się akurat przyfarciło dzisiaj, widzę. Oj, to było głupie. Dobra, jeszcze tam nas jeden wykrywa, no ale... Jeszcze grubas? A ja mogę zabójstwo na nim wykonać, a to nie ma. Myślałem, że nie mogę. No to papa, oklepiemy sobie, bo petarda dymna by nam się chociaż jedna przydała. Aż dwie. Myślałem, że jakaś baba w krzakach siedzi. Ładne. Dobra, zerwiemy sobie plakat wyborczy Donalda Tuska. I co by tutaj dalej? Jakby tutaj wskoczyć, jakoś Ezio mi sam wskakuje. Dobra, wracamy się, bo chyba mam wrócić... Nie tu. A mam wrócić w miejsce, gdzie zginęli nasi... gdzie zginął ten ojciec i dwóch braci. Bo teraz tam będą chcieli zabić tego, Savonarole. To znaczy właściwie go zabiją, spalą go na stosie żywcem, ale my będziemy musieli go dobić, żeby tam Ezio sobie porekrujestował dalej. Tutaj mamy następny plakacik wyborczy, ale zostawimy. FPS-y są, to znaczy, że mi się nagrywa. No nie, gondola. Czekajcie, jakaś taka muzyka. Skąd znałem to? A nie, zdawało mi się. Coś mi się tak zdawało, że w grze teraz leci muzyka. Tylko z czegoś... Jakaś taka muzyka znajoma. A gdzie ten statek, co my na niego szturmowaliśmy? Czy to było to w ogóle? Nie. Ja chciałem sobie tutaj... Wow. Sekrecik znalazłem. To nawet podwójny. A nawet go mieliśmy chyba... nawet go mieliśmy na mapie zaznaczone. A drugi mnie nie zawiedzie, czy też mnie zawiedzie? Słaby sekrecik. Myślałem, że fajny będzie sekrecik, a tutaj taki... Kijowy. To w Wenecji już jedna skrzynka jest 1000 warta, a nie... na dwie mi tego... Kurde, wiecie co zagada... trochę... Czekajcie, pójdziemy sobie do pana dzie... Gdzie twój dzióbek? Gdzie dzióbka masz? Gdzie masz dzióbka? Dobra, dokupimy sobie podków. Okej, trucizna nam się przyda na ostatnią misję. Dobra, jeżeli tutaj jest kasa, to nie szturmujemy. A tutaj była strona kodeksu, wygląda na to, że już byłem. Albo ktoś ukradł.
Dobra, no to jadyma szybko na ten. Dziwne, że tutaj nikogo nie ma. Bo tutaj już powinny być tłumy ludzi, bo tylko jak weźmiemy, tu wejdziemy, to zacznie nam się taka dosyć spora ustawka. Przepraszam, coś jakoś mi gardło boli. Okej, jak tam z czasem, okej. Znowu mam lagi. Się tutaj... Smażyć jako podpaląc. Marnują sianko. Przecież ono ma wyżywiać konie Marianki. Show mercy, deliver me from this as I am No, może mi się gra załaduje. No, Ezio, idź! O, automatycznie mi się na niego rzuci, a nie. Chociaż czuję, że nie przeżyłeś. Chamba. I knew this day would come. Please, show mercy. Show mercy. I have. Ma ora, che sia il tuo Dio a giudicarti. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Tak, teraz będziemy mieli przemówienie Ezio, więc sobie czytajcie. A ja w tym czasie... się rozciągnę. Już mam lagi straszne. 9 FPS-ów, nie wiem dlaczego. A teraz jest 17, lol. Dobra, nieważne. Niech tam jak coś gada. 22 years ago, I stood where I stand now. To Ezio ma coś tak... Do 40 lat. Ezio stary się robi. Vengeance clouded my mind. Would have consumed me were it not for the wisdom of a few strangers who taught me to look past my instincts. No, widać, z marszkiem się pojawiły. But guided me to learn from myself. Niektórzy w tej grze takie, te przechodnie mają takie ryje dziwne. Takie krzywusy. Kurde, FPS-y niech się ogarną, a nie. Tam widzimy naszych asasynowców. Ach ci asasyni. Paola, la Volpe, Machiavelli. Jak się nazywa? Mario. Not Savonarola, not the Medici. We are free to follow our own path. A co to jest przed Ezio? Mikrofon czy co? Bo się już zestresowałem. Dobra, tak, jeżeli ktoś czytał przemowę, to sobie czytajcie. Ezio tam ogólnie mówi o tym. No tam wolności, strości i... Ezio ząbki. Dobra, nie. Już skończył gadać, bo ja chcę sobie jeszcze jedną misyjkę chociaż strzelić. Nie. Czekajcie, 22 minuty chyba są. Po 10 minut robiłem tam tą misję z zasadkiem, z tym podżegaczem. Kurde, lagi. Tutaj nie ma lagu. Ezio się postarzał. Zła rzecz. Mogę się ruszać? Nie mogę. Już? Ezio jump! Coś jakaś mi informacja wyskakuje tam co chwilę z paska. Nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywał. Z dolnego paska narzędzi chyba tak. No ale co chwilę mi jakieś info wyskakuje i mnie ono dziwi chwilowo. Już, pomacały się Ezio. Okej. Mogę już grać? Czy nie?
Sprawiedliwość ludzi ulicy SLU. Dobra, widzę. Sekwencja 13 zakończona. Co znaczy, że asasynek będzie niedługo skończony. Chociaż wiecie co, ja to, jeżeli będziemy musieli teraz w Mortal Johnny, nie mam wszystkich stron kodeksu jeszcze, więc będziemy musieli uzbierać, no to najwyżej je uzbieram. Ostatni odcinek, no wiedziałem. Właśnie, polecimy sobie tam. Dobrze, starczy minut nagrania. Kasę mamy, coś tam sobie, zbierzemy hajs, weźmiemy, ulepszymy coś, chyba że... Nie da się już nic. Kupimy sobie jakieś wyposażenie. Pójdziemy po te strony kodeksu teraz, podczas odcinka. Bo teraz będziemy musieli je chyba... Kurczę, jeszcze zostały nam 6, które są jeszcze rozrzucone gdzieś. Ale wiem, że jak podejdziemy do tablicy, to tam nam wyskoczy informacja, no, że będziemy mieli tak jakby taką mapę, gdzie mamy ukryte. No to sobie teraz polatamy po miastach. Chociaż czekajcie. Tak, skorzystam. Mapy skarbu Mortal Regionie sobie kupię. Tak, kupimy sobie trochę tego szajsu. Wiecie co, kupimy sobie jakieś obra. Dama z łasiczką. Tak się powinno szybko kupować. Proszę. Nauczyłem was właśnie, jak fastem nakupić sobie full rzeczy. Miksturki to my mamy. O, widzę, że nam wartość wzrosła trochę. Sakiewki. No co tam pisze? Średnia fiolka z trucizną. Dobra, wszystko kupujemy, jak leci. Alright, i co teraz? Idziemy sobie uzbrojenie wziąć. Już tak na full wypas. Nie, mamy wszystko gotowe. Uzbrojenie. Miecz Altaira, tak. Musimy być już kozakiem 100%. Okej. Mała broń. Dobra, kupimy sobie coś. Kręcynować składne na... Nóż. Tutaj jest tylko trochę lepszy. To jest słaby. Kastecik chciałbym, ale nie, no słaby jest. Dobra, i co sobie dokupimy? Dokupimy sobie nożyki. Okej, petardy dymne na pewno jedną. Chociaż właściwie więcej nie można mieć, szkoda. I amunicję przyda się do strzelania. Tutaj się... Wiem. Zobaczymy sobie nasz nowy mieczyk. Tu jest ukryte oszcze. O, i teraz jesteśmy kazakiem. Oj, przepraszam, ale musiałem sobie mojego nowego dźgacza wypróbować. Tak, to jest Eciolus Dźgaczus Pospolitus. O, ile mamy rzeczy tutaj w ogóle. Jakiś syf się zrobił. Leonardo nam przylazł do naszej willi. Willuszki. Sobie pójdziemy do niego, odblokujemy. Leonardo. Znaczy, żeby nam rozszyfrował. Teraz Leonardo będzie nam tutaj pracował. Tak to nazwę. Ale chcę już skończyć tego asesina. Jeszcze ten odcinek, następny nagram jeszcze w ten dzień. I tyle. Warsztat. 5 rozszyfrowałem, dobrze. Salute, Serezio! Shall we take a look at the list? Tak. Ja chcę sobie tylko zobaczyć, czy wszystko ulepszyłem. Ulepszone, dobra. Wszystko jest. Viaggio też. Idziemy sobie tutaj, okradniemy Klaudia. Nie! Ja chciałem okraść Klaudia, nie. Zbieramy kasę. Oh yeah! Jesteśmy bogaci. No i teraz nam wyskoczy infko. No właśnie. Nie możemy wejść. Ale nam... Tak, czyli musimy teraz polecieć.
po stronie kodeksu i dostaliśmy taką mapkę, gdzie są one schowane, więc gdzie wejdziemy, weźmiemy sobie, odpalimy mapkę, fabkę i sobie znajdziemy to. Dobra, tam ona powinna nam powiedzieć, ale tutaj mamy wszystkie już wyzbieraliśmy. He must have picked it up during one of the corrupted sequences. According to this, it'll show you the location of any missing codex pages. A great metal work here. Okej, dobra, to my sobie lecimy po tę stronę kodeksu. Zostało nam 6, ale mamy trochę miast do zwiedzenia, ale czekajcie, czas to zobaczę. Jeszcze gdzieś tak 10-12 minut nagrania, no według mojego zegarku. W telefonie. Co się tutaj... pracownia Leonarda. Tak, sobie pójdziemy koło Leonarda. Zawsze... Ja to lubię zaczynać w środku, chociaż że pewnie będą gdzieś tak po rogach rozsypywane, co zajmie jeszcze więcej czasu, ale nie ma lipy, pobiegamy sobie najwyżej trochę. Ezio na starość musi ćwiczyć. To będzie złe Ezio. I dobrze, ładuj się. Tej bączki będzie. Bączki. Okej, dobra, tam mi... Jak się mapę wyświetlało? A tak. Okej, stron kodeksu, raz, dwa... Oj. Dobra, sobie zaznaczę tłum. Tom. A potem polecę po tamtą drugą, ale... Czekajcie, jeszcze pewnie do Romanii. W Wenecji może zostały jeszcze ze dwie. Kurde. Oj, wiecie co, przepraszam, zrobię krótkie cięcie i za chwilę do was wrócę. No dobrze, już jestem, przepraszam za krótkie cięcie. Ale musiałem na chwilę odejść od komputera. I musiałem otworzyć drzwi. Od balkonu. Była trudna misja, ledwo co przeżyłem. Tak, już nie, jeżeli już sobie pewnie mówicie teraz w myślach, o, już Kotlin nie ma co robić, już zaczyna zachowywać się jak psychol, to nie. Ktoś tak, oj, namnożyli się tutaj ludki. No nie chcę tej petardy dymnej marnować, przed chwilą sobie kupiłem je. Muszę wszystko dobrych trafić. Dobrze, ten na pewno musi pójść. Ten ziomek. No! Jest jaj! Dobra, mieci na koncie. Koniec, skończył jest. I po szyjce. Do następny. Ups. No nie, nie wyszło mi. O, czekajcie. O gardziołku. No daj mi gardziołku podrżnąć. Nie ma. Za karę zabiję. I kto mnie jeszcze wykrywa? No ja chcę... Po jedną stronę kodeksu przyszłem, a zmarnowałem jedną miksturkę i petardę dymną. A miałem je sobie zostawić na ostatni odcinek. Najwyżej poza odcinkiem... Czekajcie. Znaczy, może najwyżej przed ostatnim odcinkiem, choć już tutaj mi coś drzwi zaczyna drapać. Spadaj. Nawet się nie wasz tego drapnąć. Dobra, wiecie co, wypuszczę go z tego pokoju. Wyłaź, czarnuchu. Tak ucieszył się. Dobra. Kod wypuszczony. Lagi coś zaczęły się, to chyba skutkuje tym, że mi powoli się miejsce na dysku kończy. O, piórko znalazłem. Piórka! Yeah. Tak, mam podjarę z piórka. Kurde, ale będę miał długo do przewoźnika jakiegokolwiek. Na chillaucie, spadłem jak zwykle. Wiecie co, mylę się cały czas. Kombaty. Haps. Tak sobie kicamy radośnie. No jojojojojoj. To chyba miejsce pamiętam z któregoś odcinka, tylko którego to było. Ktoś się tam podnieca, jak on nas widzi.
No dobrze, dobrze, dobrze. Jak tam z czasem? Czekajcie tak na jedną rękę. Nie wiem, wiecie co, jeżeli nie zdążę, ale powinienem zdążyć, to najwyżej, no nie dokończę, ale zrobię już, no po prostu pozbieram tą resztę, żeby was nie zanudzać. Przepraszam, moja mama do kota gada. Dobrze, powinniście tego nie słyszeć, jeżeli tak, to uprzejmie przepraszam. Dobrze, 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 zagapiłem się coś i sfejlowałem. Ale gdzie jest jeszcze strona kodeksu? Na pewno będzie we Flori Romani, czy nie wiem jak ja mam to nazywać. W Wenecji będzie na pewno jeszcze. No i chyba tyle, co do stron kodeksu będzie, tylko kurde, ile mi one zajmą czasu. Lecie sobie tutaj radośnie prycha. 40 metrów do celu. Tak to nazwę. Ulele, będzie epic jump. No co mnie wykrywasz, gnoju? Chociaż nie. Mam takiego szatańskiego trochę pomysłu, a tylko nie wiem, czy mi się on uda. Nie. O, dobrze. Mamy ciałko. Przejdź, Ezio, przejdź chociaż. No kurde! Nie no, sfejlowałem. Dobra, wiecie co, spróbujemy zrobić zabójstwo z nieba. O, powinno pomogły. Wow, jakie piękne! No ale oczywiście po co, bo się jeszcze dołączy z 15 osób. Dobra. Strudzo! This day is your last, no risky strike. Dobrze, kontrujemy wszystkich, jak leci. Dobrze. Następny. Zapraszam. Ups, nie zdąży... No kurde. O, dobrze, tego wykontrowałem ładnie. Kto następny? O. Dobrze, ten już jeden HP, to jest... Spróbuję zabić normalnie. Chociaż nie, bo ten jest silniejszy strażnik. Ale tego to ładnie, elegancko. Ło, za sekundę będziemy rozpoznawalni całkowicie. Ach, bez opierdzielania się. A, mam przytrzymać, pomyliłem się. Kurde, wiecie co, chyba nie zdążę wszystkich. Chociaż oczywiście, że zwiększy mi maksymalny poziom zdrowia. Okej, tylko teraz przewoźnik by mi się jakiś najbliższy przydał, żeby no, przewozić się stąd. Bo my tutaj za tym się wozimy. A gdzie był ten, którym ja przyjechałem? Wiecie, to coś chyba sfejlowałem leciutko. O nie, tu jest, tu jest. Kurde, ile będę musiał do niego wracać. Wiecie co, zrobię cięcie i po prostu spotkamy się, jak będę przy tym przewoźniku, tak to trochę więcej wykonamy misji i będzie git. Albo najlepiej, jak będziemy w następnym mieście. No dobrze, wracam do was po cięciu. Kurde, wiecie co, ja już się nie wyrobię, bo jak zrobiłem to cięcie, to sobie na chwilę wyszłem z Assassina i sobie chciałem zobaczyć, ile mam miejsca na dysku i się już... Właściwie jest już, no... Pracuję na resztkach miejsca. No to co, weźmiemy sobie, tylko wyzbieramy jeszcze te strony kodeksu z Wenecji, zrobię i już zakończę odcinek. Następny odcinek to już będzie koniec naszych asasynowych przygód. A pozostałe strony kodeksu to ja po prostu sobie zbiorę poza odcinkiem. No już, żeby was nie zanudzać, bo ja chwilowo bez sensu latam i tylko zbieram ten syf. No i kurde, jeszcze się pomyliłem przy przychodzeniu. Miałam drugą stroną przejść. Okej. Powinienem zrobić zabójstwo z powietrza, bo zawsze jest to jakiś chillout. Ojojoj, o jak pięknie usią mi się oni tutaj. I piękne kombo. O, nawet jeden się zdygał. Co mi trochę ułatwiło sprawę. Tutaj są dwie strony, to znaczy, że w Romanii i Toskanii to powinno być po jednej, albo zależy.
stronę, kurde, jeszcze 3 strony kodeksu. Dobra, tutaj już ją wzięliśmy, jedna nam została, chociaż jeszcze raz przybadam naszą mapkę, fabkę. No. Co to? O, jest. Pomyliłem się jak zwykle. Oh god. Dobra, tamtędy. Przydałaby się gondola, to byśmy popłynęli trochę łodzią, ale widzę, że to nie trzeba. Tylko sobie tu pobiegniemy. Chociaż czekajcie, jeszcze raz zobaczę czas. Widzę, że mi się jeszcze nagrywa. Jeszcze! Najwyżej zrobię cięcie i tak się będę pojawiał i znikał w miastach. Taki Ezio teleporter. Chociaż czekajcie, bo mi tutaj info wyskakuje powoli, że miejsca nie ma. Dobrze, nie. Zakończamy odcinek. Poza odcinkiem wezmę tą pozostałe dwie strony zbiorę. No i koniec, tyle będzie naszego odcinka. Dobra, a tutaj kombo nie wyszło, no to teraz się obraziłem. Ty też poleć, co? Coś dużo strażników w okolicy. Miecz wyjmuj, wyjmij miecz. Złapiesz go? Kurde, jeszcze nie mogę. Muszę mieć chyba 3 HP tylko. Poczekaj. Za trzecim razem mi się uda kontra. A, i piękna kontrusia. Dobrze. Pozbyliśmy się Ziemisława. Nagrywa mi się. Okej, no to ja się z wami pożegnam. Byłoby tyle w naszym odcinku. Zapraszam was do subskrypcji, do oceniania oraz komentowania mojego kanału. No to cześć i czołem!